W garści. Kornelia Chojecka, witam Państwa w programie Kowalski i Chojecki na żywo, widź pod prąd. Marian Kowalski, prezes partii Ruch 11 listopada, pastor Paweł Chojecki. Zarejestrowanej. Właśnie mamy dobre informacje na sam początek programu. Proszę bardzo. Witam. Andrzej Turczyn do mnie dzwonił. Znalazł się sędzia. Znaczy znalazł swoje nogi sędzia i znalazł papiery i okazuje się, że wszystko cacuś, glancuś, picuś. Także widzicie, jak sabotaż trwał wiele tygodni, żeby partia Ruch 11 listopada nie znajdowała się w wykazie partii politycznych ani w sondażach. No, dzisiaj sędzia już objawił, że wszystko jest w największym porządku. Za parę dni, bo to tam co kilka dni odświeżają, zobaczymy, czy znajdziemy się w rejestrze partii politycznej już na stronie. Głupie pół roku trwało rejestrowanie partii. A co? I tak się cieszymy, bo jeden tutaj 18 lat przesiedział za niewinność. No to my to szczęściarze jesteśmy. Czyli dobra wiadomość na początek programu. Już mogli nas aresztować. W sumie jeszcze mogą. Bo to partia antykomunistyczna, jedyna w Polsce. A w Polsce rządzą komuniści, także no nie wiem, jak to tam prokurator sobie pogodzi. No. Konferencja Marksie to może być, nie? To wszystko nie, w porządku. Nie, to nawet przepraszali, że przyszli sprawdzić. Ale to minister MSW i Andrzej. Ale kogo? Marksa przepraszał? Marksa to też jak się dodzwonił. Słudze Bożemu Marksowi złożył ofiary stosowne. Wszystko jest w porządku, w dobrych stosunkach. Jutro mecenas Andrzej Turczyn w programie o 13, także już teraz możecie zadawać pytania do mecenasa Turczyna. Ostatnio mieliśmy przerwane połączenie, także mam nadzieję, że jutro już... Andrzej mówił, że po prostu siadł mu internet, stąd było to zamieszanie na łączach ostatnio. A jeśli mówimy o połączeniu, to tylko powiem, że możecie nas też słuchać przez telefon. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że całkiem spora liczba osób słucha nas właśnie przez telefon, także tak, poprosimy o planszę. Wczoraj było ponad 200 osób na telefonie samym, nie? Także wracamy, pomimo tych różnych blokad, wracamy do dobrej oglądalności na żywo. Dziękujemy Wam, szczególnie tym widzom, którzy wytrwali z nami pomimo tych różnych roszad. Nadajemy już na trzecim kanale. Poprzednie możliwości nadawania na żywo, a i jeden kanał został całkowicie z 50 tysiącami subskrypcji nam i z wieloma tysiącami filmów został nam ukradziony po prostu przez YouTube. Przeszliśmy na drugi. Tam zostało nam zablokowane nadawanie na żywo. Teraz nadajemy na kanale Mega Kościół. Prosimy o subskrypcję oczywiście, a od poniedziałku będziemy mieć dla Was taką niespodziankę, żeby ci wszyscy donosiciele inde lewacko-katolickie mędy po prostu miały związane ręce. Ale no to poczekajmy z niespodzianką jeszcze dni parę. Idź pod prąd. Nie zatrzymacie, hejterzy. Zanim przejdziemy do tematu głównego, to jeszcze odnośnie wczoraj mówiliśmy o tym bardzo ciekawym artykule, który pojawił się na portalu Observer profesora Johna Schindlera. Ten temat już podłapały polskie media, to już i Radio Maryja, i TVP, i Do Rzeczy, i wszyscy o tym mówią. Nagle jest to temat na topie. Chociaż my z petycją wystartowaliśmy miesiąc temu, to jakoś nikt nie uważał tego tematu, że to jest temat. A artykuł powtórzył wszystkie tezy naszej petycji i dokładnie te same wnioski i prośba o międzynarodowe śledztwo. Także kiedy z Polski wyszedł ten głos, to polskie media solidarnie milczały. No, kiedy już za oceanem powiedzieli to samo, dzień czy dwa po zamknięciu, niestety bez tysiąca podpisów petycji, no to polskie media już teraz, to pamiętacie już dawno, dawno temu nasi starzy wieszczowie mówili: cudze chwalicie, swego nie znacie sami i tak dalej, i tak dalej. Zrobiliśmy też tłumaczenie tego artykułu wraz z naszym komentarzem. Na stronie Ruch 11 listopada znajdziecie notkę: sukces smoleńskiej petycji do Trumpa, USA podjęły temat, także już teraz możecie przesyłać także do mediów, żeby zainteresowały się tą sprawą. Link znajdziecie na pewno na czacie i w opisie filmu, także na Twitterze portalu Observer jest również link do tego artykułu profesora Johna Schindlera, więc możecie po prostu polubić, podać dalej i może skomentować jakieś podziękowania ze strony wolnych Polaków. Na pewno będzie to zachęta, żeby powstawało więcej takich artykułów. Jeśli chodzi o reakcje w polskich mediach, to natrafiłam jeszcze na artykuł w Wirtualnej Polsce, gdzie właśnie ten były analityk amerykański jest poddany fali krytyki i jest napisane, że jest w szponach Macierewicza. I tu oczywiście są takie... Ten Macierewicz potężny, zobaczcie, i Stany Zjednoczone już w szponach trzyma. Zawsze taka opinia panowała, że Stany Zjednoczone są w szponach Żydów, a tu się okazuje, że Macierewicza. Czyli Izrael jest w szponach Macierewicza? Ale tezy Wirtualna Polska niesie. Ale też
podają, że kolejne osoby po stronie amerykańskiej interesują się sprawą, między innymi John Sieper, CIA, były szpieg, mówi, że Katyń to, że Smoleńsk to jest Katyń XXI wieku, także sama wirtualna Polska, pomimo tego, że wrzuca, można powiedzieć, na Johna Schindlera, to mówi, że jednak jego artykuł właśnie przyniósł efekt w Stanach Zjednoczonych. Ciekawy jest powód, dla którego pan profesor Schindler jest niewiarygodny i dlaczego się go atakuje. To ciekawe, bo zobaczcie, lewacka, tam wirtualna Polska, która Trumpa uznaje za głównego wroga. Co zarzuca teraz Schindlerowi? Że atakuje Trumpa za powiązania z Rosją. Może jeszcze to wina Trumpa jest. Także, ale jak oni atakują Trumpa, to jest dobrze. Jak on atakował kiedyś Trumpa, to jest źle oczywiście. No to widzicie, jaka tam mentalność Kalego panuje. Wczoraj też mówiłeś o takim pomyśle, żeby wysyłać teraz osobiste listy do prezydenta Donalda Trumpa właśnie w sprawie podjęcia międzynarodowego śledztwa smoleńskiego, o naszej petycji i również o tym artykule w Obserwerze. Wiem, że nasi widzowie już przygotowali, można powiedzieć, taki gotowiec, żebyście po prostu tylko skopiowali i wysłali do prezydenta Donalda Trumpa, także taką przykładową treść listu znajdziecie na Ruchu 11 listopada na Facebooku, na Twitterze. Także gorąco Was zachęcamy. Niech prezydent Donald Trump zobaczy, co mówią wolni Polacy. Przechodzimy już do tematu głównego, bo Andrzej Duda pojechał do Stanów Zjednoczonych, nie spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem, ale z kim się spotkał? Z sołtysem. Z burmistrzem Jersey City, ze Stephenem Fulopem, który no niestety w Polsce nie ma dobrej prasy. Tutaj zasłynął, można powiedzieć, tym, że przynosi pomnik katyński, obraża też czołowych polskich polityków, no ale Andrzej Duda jednak spotkał się przy okazji złożenia kwiatów pod pomnikiem katyńskim. Co oznacza dla Polski to spotkanie, no i dlaczego to jest taka kompromitacja? No bo niektóre media prawicowe no, mówią, że to jest sukces, że to jest właśnie poprawienie stosunków. Ja jestem przerażony, jak rząd, który nie spełnia swoich obietnic przedwyborczych, mówi, że ma wspaniałe sukcesy. Polska Ludowa było to państwo, które miało same sukcesy, tylko myślę, największym sukcesem było zlikwidowanie tego bytu politycznego tak naprawdę. To, że pan prezydent spotkał się w strugach deszczu z panem burmistrzem i tak powiedzmy gdzieś tam w parasolki deszcze kleje, ktoś tam krzyczy, bo Polacy robili stosowny klimat miejscowi. Bardzo dobrze. Ranga tego spotkania, powiedzmy, o, ja dzisiaj rano miałem podobne spotkanie, psem na spacerze z parasolką, z sąsiadami też, tak się spotykamy o 6 rano i to ranga spotkania. Ale to czekaj, ty nie mów, bo cię oskarżą o rozpoczęcie kampanii wyborczej, jak to nie, tak z sąsiadami rozmawiać? Przepraszam, z sąsiadami rozmawiamy na temat stanu czystości trawników. Ale jakaś polityka no, ale się może. Sprawa municypalna. Już kampania się zaczęła. No, dobra, jestem gotów ponieść konsekwencje, to, że sprzątam po swoim psie. W każdym razie... To, że pan prezydent Duda po raz kolejny nie ma okazji spotkać się z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych, potwierdza to, co tutaj od dłuższego czasu państwu tłumaczymy, że obecna ekipa, ta, która zdradziła swoich wyborców Prawa i Sprawiedliwości, nie cieszy się szacunkiem u nikogo porządnego na świecie. Do tej pory traktowaliśmy Ukrainę jako państwo takie słabe, chwiejne, niesolidne i podejrzane, a tymczasem pan prezydent Ukrainy, przynajmniej gdzieś tam na kwadrans spadł przelotem, był w Białym Domu, wprawdzie no też nie był honorowany specjalnie, ale miał okazję. Ale lepiej. Otarł się powiedzmy o gabinet owalny, natomiast nasz pan prezydent nawet do Waszyngtonu nie ma po co się pokazywać i wiemy dlaczego. To państwu też tłumaczyć nie muszę. Jako prawdziwy cel wizyty pan Szczerski przedstawiał potrzebę spotkania z Polakami amerykańskimi. Ja przypuszczam, że oni tam stosowną laurkę przedstawią panu prezydentowi. Nasi zrobią co trzeba w Chicago. Tak. Ze przedstawicielami środowisk żydowskich już doszło do spotkania, komunikatu nie ma. Jednak i to jest prawdziwy cel, jeśli już. I tu jest zapewnienie, że tu nie było mowy o pieniądzach. No to o czym? To o pogodzie? O tym deszczu? O gołych babach? No to ja nie uwierzę w takie bzdury. Jeden tam co prawda przyszedł w takich adidaskach, wiecie. Nie opowiadajcie mi takich rzeczy, że tam ze środowiskami żydów amerykańskich nie rozmawia się o pieniądzach. O pieniądzach, to tak jakby powiedzmy, no...
wśród alkoholików mówiło się o malarstwie Van Gogha. No, nie opowiadać mi takich rzeczy, ja za stary jestem. I drugi cel taki to poruszenie na forum ONZ-u kwestii katastrofy smoleńskiej, jakichś odszkodowań wojennych. A to Polska będzie płacić? No ja tego się obawiam. No właśnie, że to chyba o tym będzie. Jak pan prezydent się odezwie, to możemy już śmiało trzymać się za portfel. Ja swój na wszelki wypadek to już zmniejszyłem dwukrotnie i trzymam pod guzikiem stale. Lepiej uważać. Tutaj Morawiecki rządzą. Chowaj portfel. Także tu się dowiemy. Tu się dowiemy tego wszystkiego. W każdym razie widzimy, że prezydent Polski ma zerowy szacunek tam, gdzie powinien być partnerem, że Polska została wyprowadzona z tego, z tej grupy państw, które Stany Zjednoczone postrzegają jako warte uwagi. I niestety jest mi bardzo przykro, smutno, ale przestrzegałem, mówiłem jak krowie na miedzy do polityków Prawa i Sprawiedliwości, do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Jak Dudzie teraz odpuścicie po tym, co zrobił wam w zeszłym roku w lipcu, to nie tylko PiS, rząd, ale i Polskę w gównie utopi. I on Polskę w gównie topi. Duda jest człowiekiem, który zrównał się w wartości politycznej jako prezydent z Komorowskim, Kwaśniewskim. To jest taka figura, która zgodnie z konstytucją odznacza, układa pięknie wianek. Kiedyś go uważałem za dobrego mówcę pogrzebowego. Dzisiaj stwierdziłem, że jedyne co robi z dostojeństwem, to te szarfy na wieńcach, które składa, pielęgnuje. Świadczy to o tym, że Polska tak naprawdę nie jest państwem, które cieszy się szacunkiem, jest uważane za partnera i obawiam się, że do końca tej prezydentury jeszcze może mieć wiele przykrości z powodu tego, że pan Andrzej Duda zdradził swoją partię, zdradził swoich wyborców i co za tym idzie, zdradził polski interes narodowy. A po zdradzie prezydenta Dudy w lipcu zeszłego roku, no środowisko PiSu, no trzeba zaczekać, zaufać i znów... Ufajcie. Tak, znów na przeczekanie. No, to teraz... właśnie Sakiewicz tak oszukiwał Polaków właśnie po zdradzie Dudy, że poczekajmy teraz, prezydent taką fajną ustawę zrobi o sądownictwie i tak dalej. No to czytajcie dalej Gazetę Polską, to będziecie tak głupi jak Duda i Sakiewicz razem. Warto też zwrócić uwagę, no w tym momencie prezydent Trump spotyka się z prezydentem Uzbekistanu. Na prezydenta Duda nikt nie zwraca uwagi, a w zeszłym roku przecież prezydent Donald Trump był w Warszawie i to było wielkie wydarzenie. Jak niskośmy upadli. To jest po prostu upadek totalny. Pani Hania Shen też w takim ironicznym tonie pokazywała, że właśnie prezydent Uzbekistanu, czyli wiecie, no Środkowa Azja, gdzieś tam taka satelita rosyjska, no jest wręcz w tym samym czasie, tu przyjeżdża prezydent wielkiego narodu z ogromnymi aspiracjami w centrum świata, na drodze Rosji i Niemiec i Stany Zjednoczone, administracja Stanów Zjednoczonych mówi, to jest człowiek niegodny, Polacy, to jest człowiek niegodny, by was reprezentować. Dlaczego? Prezydent Stanów Zjednoczonych tak ostry komunikat wysyła światu. Myślę, że są dwa powody. Pierwsze to WSI i katastrofa smoleńska, bo przypominamy, że pan Duda zdradził Lecha Kaczyńskiego, wydając klucze do jego tajnej kancelarii jakimś spiskowcom, uzurpatorom, którzy nie mieli żadnego prawa w tym momencie do wejścia do tajnej kancelarii prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Czyli on jest zdrajcą i tchórzem po tym, co zrobił w 2010 roku. Niestety Jarosław Kaczyński dał go Polakom na takiego marionetkowego prezydenta. Prawdopodobnie myślał, że będzie sterował tą miernotą. Okazało się, że Duda stwierdził, że co będzie mnie jakiś Kaczyński sterował, a WSI to gorsze? I cały aparat WSI, który pozostał w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i w Kancelarii Prezydenta, został przejęty bez żadnych strat praktycznie do ekipy Dudy. Czyli widać, że Duda oparł się na rosyjskiej agenturze, jeśli chodzi o swoją przyszłość polityczną. Zresztą jego przeszłość z Unii Wolności, czyli takiej przystawki do PZPR-u, można tak powiedzieć, stworzonej przez tych załóżników Kiszczaka, wcale mnie nie dziwi, że się to tak skończyło. To jest pierwszy powód. Amerykanie doskonale wiedzą, co to jest WSI w Polsce i jakie ma dzisiaj wpływy. I doskonale wiedzą, że to Duda
stał za rozpędzaniem tej medialnej wojny z ministrem Macierewiczem, który był główną osobą w tym rządzie Prawa i Sprawiedliwości do kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi i z nim, z ministrem Macierewiczem. A to prezydent Trump nie wahał, nie bał się pokazywać, poklepywać po plecach i pokazywać przyjacielskie relacje. Także tutaj najpierw pokonano Macierewicza, mówiąc, że teraz będą jeszcze lepsze relacje ze światem zachodnim, a teraz macie, wiecie, gdzie jest Duda, tam po parę liter wystarczy przestawić. Gdzie i już, Trump ma Dudę? Już wiadomo, w jakiej czarnej Dudzie jesteśmy i tak dalej. Nie? Drugi powód, to jest oczywisty, to jest rozpętanie na życzenie Ławrowa wojny z Żydami. Stany Zjednoczone ostrzegały, myśmy mówili, że to praktycznie pogrzebie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i z wolnym światem. Pamiętacie, co robiła wtedy Gazeta Polska i inne media pseudoprawicowe? Że to nieprawda, że to fake news był! Fake news! To Sakiewicz wam mówił i reszta tej hołoty pseudoprawicowej. Fake news! A dzisiaj Sakiewicz co powiesz? To, że Duda dostał kopa w dupę od Trumpa, to też jest fake news? No, pewnie jak się wiecie, to jeszcze to strony niezależne, to ogromny sukces, tak? A. Wizyty Andrzeja Dudy. Ksiądz Isakowicz-Zalewski na Twitterze napisał: jeśli prezydent Duda, pierwsza osoba w III RP, wspólnie składa wieniec z oszczercą, który znieważył marszałka Karczewskiego, trzecią osobę w państwie, to oznacza, że w setną rocznicę niepodległości Polska spadła wobec USA do poziomu Porto Rico. Tak, nie, to i tak? Nie, przepraszam. Łaskawa ocena by była. Porto Rico jest częścią Stanów Zjednoczonych. Tak. To nie, to jest... To jest, ja nie mam słów na to, co zrobił tak Jarosław Kaczyński. Tak się kończy spanie w dwóch łóżkach naraz. Wprowadzenie Chińczyków do Polski na gwałt, na każdym odcinku, danie im wolnej ręki tutaj na budowę tranzytu przez Polskę na zachód w ramach jedwabnego szlaku, zawieranie z nimi umów także przez telewizję pana Kurskiego, propagowanie chińszczyzny, to nie tylko w wymiarze kulinarnym, wszędzie gdzie się da. I mało tego, cały czas podkreślanie, że Unia Europejska jest tą, powiedzmy sobie, tym bytem politycznym, w którym swoje uczestnictwo traktujemy jako trwałe, niezłomne i wiekuiste. A wiadomo, że liderzy Unii Europejskiej są przeciwko Donaldowi Trumpowi. No już Donald Tusk też tu popis stosowny dał, pewnie o tym później powiemy. Nie można być... Tak, na raz się kąpać w dwóch wannach. To jest co innego uprawianie polityki elastycznej, a co innego składanie deklaracji takich, jakie to czynią... Dwóm wrogom. To jest dokładnie tak jak z kniachinią Kurcewiczową. Tak? Najpierw obiecała rękę Heleny Bohunowi, potem co do czego to Skrzetuskiemu, no to jak listy wpadły w ręce Bohuna, no to powiedział, to panie Zagłoba, to i pan padnie do kolan, no bo tu to Helena... To i panu obiecają, no co? I tak to jest, skończyło się, wiadomo jak się skończyło, dosięgnąć po lekturę. Tak, tutaj linia WSI, od której zacząłem, w którą wszedł, czy buty WSI, w które wszedł Duda, obejmując po wcześniejszym reprezentancie WSI, czyli Bronisławie K., swój urząd, przez wielu była chwalona, także na prawej stronie sceny politycznej, także wśród tych pseudoendeków, pseudonarodowców i tych innych, właśnie jako taka elastyczna polityka, że tu zagramy na nosie, tu my możemy z Chinami, możemy ze Stanami. Wykiwamy wszystkich. Bo oni muszą z nami. Są strategiczni partnerzy. I co? I nie muszą. Strategiczne partnerstwo z Chinami, mówiliśmy, czym się skończy. Sytuacja jest jeszcze przecież bardziej napięta niż na Zakomorowskiego. Praktycznie jest otwarta wojna amerykańsko-chińska, a Duda i te różne inne przydupasy, Morawiecki i spółka ogłaszają strategiczne partnerstwo z komunistycznymi Chinami. To myśleliście, że to jak się skończy? Praktycznie tylko nasze środowisko ostrzegało, jak to się skończy. No to teraz macie, że tak powiem, na talerzu klęskę Polski, klęskę polskiej dyplomacji i praktycznie upadek autorytetu prezydenta RP. On jest tam jak prezydent z komunistycznego kraju, jak prezydent PRL-u. To tak jakby Jaruzelski tam pojechał.
No i jeszcze ta perspektywa spotkania z gubernatorem jako osobą. Gubernator Illinois, tak, to jest najwyższa osoba, najwyższej rangi w USA. Ja nie przypominam sobie, że w historii dyplomacji polskiej jakiegokolwiek prezydenta przyjmował jakikolwiek wojewoda. To jest po prostu... Nawet jeśli przyjmował, to nikt o tym nawet nie gada, bo to była po prostu techniczna obsługa, a nie podniesienie rangi wizyty. Szczególnie, niestety, że to jest wizyta pięciodniowa. Rozumiecie? Pięciodniowa i nawet nie przejedzie wokół Białego Domu limuzyną. Nie wpuszczał go tam. To jest po prostu wstyd i hańba. Jeszcze ja liczę Polska na to. Powinna przegonić Dudę, wygwizdać go na każdym spotkaniu, gdzie ta miernota się pojawi. Ja liczę na to, że Polacy, którzy tak będą brali w tych spotkaniach udział, upomną się o ministra Macierewicza. Wprost. Bo teraz macie państwo na tacy. Jak Polska była postrzegana, jak minister, zwykły minister był traktowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, a jak jest traktowany aż prezydent. Widzicie, jaka jest sytuacja, tylko wy możecie obronić honor Polski w świecie, mówiąc panu Dudzie, że panie prezydencie, dziękujemy za uwagę. Skończył się czas karnawału, teraz będziemy wystawiać wam rachunki za nielojalność, zdradę, podłość, za pielęgnowanie starego układu, zatrzymanie oficerów z WSI w swojej kancelarii, zatrzymanie szarych eminencji w BBN-ie wyznaczonych przez profesora Geremka za to, że Polska miała mieć dobrą zmianę, a tak naprawdę cały czas jest w betonowych butach i idzie na dno. Wszystkie te sprawy, które utrącał Komorowski i poprzedni ludzie w WSI, praktycznie Duda dalej utrąca. Śledztwo w sprawie księdza Jerzego Popiełuszki. Martwe. Nie ma. Aneks WSI do spółki z Kaczyńskim. Powiedzieli tobie i mi, że my jesteśmy za głupi, żeby takie rzeczy czytać. Dzieciom to jest za poważna sprawa, dzieciom to niepotrzebne. My starsi, mądrzejsiśmy przeczytali i wiemy. I wiemy, a wam won, chamy. To jest właśnie demokracja w wydaniu polskim, pomimo że ustawa nakłada obowiązek na Dudę opublikowania tego raportu. No to stwierdzili, że ustawa ustawą, a my mamy w Dudzie ustawę. No to widzicie, to jest państwo Prawa i Sprawiedliwości, państwo Jarosława Kaczyńskiego. Także sprawa smoleńska, pomniczek, no to już my dostał miniaturkę pomniczka od burmistrza. To jest w ogóle chamstwo z tą miniaturką, bo zobaczcie, autor pomnika chciał, żeby właśnie w ratuszu ta miniatura stała i przypominała. Także każdemu, kto przychodzi do ratuszu, do ratusza o sprawie polskiej. No to co? To ten wyrzucił, jakby na śmietnik. Dał mu na śmietnik. Aha. wyrzucił ten fragment tego pomnika. Dokładnie tak, jak wyrzuci gdzieś tam na jakąś boczną ulicę albo do magazynu ten pomnik. Przekonacie się, że tak będzie, że żadne układy z Dudą nie gwarantują bezpieczeństwa Polaków. Pomnik powinien zostać w tym samym miejscu, gdzie został postawiony. Kropka, koniec dyskusji. A Duda i ten Gawłowski, czy jak on się tam nazywa, ten polski konsul, oszukają Polonię. Przekonacie się bardzo szybko. Przypomniam też o naszej akcji hashtag cofam poparcie PAT i tutaj właśnie ważne słowa Mariana Kowalskiego do Polaków w Chicago, żeby odpowiednio przywitać Andrzeja Dudę. Jeszcze króciutko przejdziemy do słów Donalda Tuska przeciwko Donaldowi Trumpowi. W tym momencie jest szczyt unijny w Sofii i Donald Tusk powiedział takie słowa, że w efekcie działań Trumpa Unia Europejska pozbyła się wszelkich złudzeń. Patrząc na najnowsze decyzje prezydenta Trumpa, można by pomyśleć, jak się ma takich przyjaciół, to po co komu wrogowie? I jeszcze dodaję, że... agentura na Twitterze, czyli ci, co pracują tam z Leningradu, z jakiejś, wiecie, taka jest stajnia tych mediów społecznościowych, które cały czas produkują... polskojęzycznych. Tak, takie komentarze prorosyjskie. Dlaczego? Dlatego się tak bulwersowali, że my to wszystko wyczyszczamy, bo oni pracują i nie ma efektu, nie? Jak to? Przecież tu nie ma wolności w telewizji. Tak, dla troli ruskich nie ma. Poszedł won. Kacapie jeden. Także zobaczcie, że ten niemiecki troll, czyli Tusk, dokładnie to samo mówi, co wcześniej ruskie trolle już tu w polskim internecie, że no, jak już właśnie, nawet ta sama ta fraza, że po co nam wrogowie, kiedy mamy takich przyjaciół i tak dalej, to jest dokładnie to i tam z tej w jakiejś roli nie wiadomo z czego, to dokładnie ta sama narracja, zobaczcie, idzie teraz z Platformy Obywatelskiej i z niemieckiej Unii Europejskiej.
Mówi także, że prezydent USA jest złym przyjacielem, który działa z kapryśną asertywnością i powiedział, że Unia musi być gotowa działać sama. Chciałam was zapytać, no skąd nagle takie tyle buty i odwagi w tym Donaldzie Tusku, no i co oznaczają te jego deklaracje? W końcu jest to szef Rady Europejskiej. Persona. Prezydent. Donald Tusk jest po to, żeby mówić głośno to, co nie wypada powiedzieć pani Merkel. A trzeba nadać temu taką oficjalną wersję z odpowiednią rangą. Czyli piesek szczeka za właściciela. Jest to rzecznik, pani, rzecznik prasowy tak naprawdę w tej marionetkowym bycie, jakim jest Unia Europejska. Wobec pozycji Niemiec w tym projekcie politycznym, dominującej pozycji, no to Donald Tusk jest tylko i wyłącznie takim rezonansowym pudłem, które nadaje w świat to, co w duszy gra w Berlinie. Oczywiście Niemcy nie mają ochoty uczestniczyć w projekcie rozpiżenia tego komunistycznego bajzlu rosyjsko-chińsko-irańskiego, no bo mają z tego pieniądze i wielkie perspektywy, to o tym gadamy bez przerwy, nie będę wchodził w szczegóły. To, że te sankcje nałożone na Iran za to, że zamiast podnosić standard życia swoich obywateli, za to został wpuszczony z ropą na rynki światowe, to eksportuje terroryzm i wojnę. Dlaczego jest awantura dzisiaj na granicy izraelskiej z Syrią? No bo co, Irańczycy podciągnęli rakiety i strzelają, no to co? To gadanina, że to Żydzi mają atakować Iran. To kto kogo zaatakował? I proszę mi też w tych głupich komentarzach nie pisać, że to Żydzi niosą ferment, bo Żydzi nigdzie swoich wojsk do Syrii nie podsunęli. Tylko wręcz przeciwnie, każdy kto chciał do Syrii się wprowadził i teraz podpalają świat. Niemcy, Francuzi mają interes, bo handlują z Irańczykami w tej sytuacji, a robią interesy. Tylko jak mówię, to jest krótkowzroczna polityka. To jest takie, jak mówię, handel już tym sznurem, na którym ktoś kiedyś zawiśnie. I intencje, jakie są intencje Francji czy Niemiec takie na przyszłość? No, żeby mieć lepsze wskaźniki gospodarcze i wygrać wybory na tym. A jakie intencje ma Rosja, Chiny i Iran? No, żeby tym wszystkim sukinsynom łeb ukręcić i im odebrać wszystko, co mają. No. I nikt tego nie ukrywa. Kto wysłuchał tego przemówienia prezydenta Rosji w czasie tych majowych obchodów rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, gdzie po raz kolejny wyprowadził kilkanaście tysięcy wojska do Moskwy na defiladę. I on tam już prezentowali najnowszą broń. Mówił jasno, że tutaj Rosja jest w stanie raz, dwa, trzy tutaj zrobić porządek na świecie. On to powiedział wprost. I tylko najciekawsze było to, że wśród zagrożeń wymienił taki jakiś agresywny czy radykalny nacjonalizm. Czyli Polskę. To jest ciekawe. Tak. Ciekawe, kogo miał na myśli. A teraz pytanie. Które państwo w Unii, znaczy w pobliżu Rosji, ma opinię radykalnie nacjonalistycznego? No, słucham. O to dba minister Brudziński, żeby taką mordę Polsce przykleić. I widać, że Moskwa, Bruksela... Z jednej strony różne wybryki osób, które są głupie albo daje im się $100, to im wystarczy. Z drugiej strony reakcje rządu na rzekome przejawy faszyzmu, wszczynanie postępowań, helikopter na dzierżoniowy. Kto tam dzierżoniowy helikopter widział kiedy, żeby tak stał w powietrzu i obserwował mieszkańców? No to przepraszam bardzo, to piękna okolica, ale nie przypuszczam, loty śmigłowcowe tak się odbywały, że jest spora sensacja. A jednocześnie, jak mówię, po drugiej stronie granicy to niemieckie wojsko stanęło na wszelki wypadek, jakby ci polscy faszyści mieli Berlin zaatakować, tam nie wiem, co tam jest w pobliżu. Frankfurt nad Menem, nie wiem co. Polska ma paskudzoną opinię w świecie. Pan Putin już powiedział. I teraz najciekawsze, ja sobie zadaję tylko pytanie, jak już co do czego, to ci tacy prorosyjscy, co tak mówią, Rosja, przyjaciel, my tu wszystko tam dla nich, ja twierdzę, że oni podzielą los tych z KPP. Oczywiście, od razu. Pierwszych ich rozmów. Dokładnie, tak. To Bezmienow, Jurij Bezmienow, dawny agent KGB, właśnie o tym opowiadał, że najpierw się takich idiotów i tą agenturę używa do destabilizacji, do dezinformacji, do osłabiania swojego państwa, a potem, kiedy już przychodzi faza kryzysu, kiedy wchodzą wojska rosyjskie, to ich pierwszych się wyłapuje, bo oni są niebezpieczni, bo tak bezdennie głupi, że mogą jeszcze coś nabroić, także ich rozwalają na początek, a dopiero później próbują jakiś zaprowadzić swój już potem mir. Potem swoich, już takich, co są w 100% pod 100% kontrolą.
No Donald Tusk, zobaczcie, cała ta afera z wyborami, zarówno Dudy, jak i parlamentarnymi, była po co rzekomo? Żeby odsunąć Platformę od władzy, nie? Tak. No takie hasło, z takim hasłem Prawo i Sprawiedliwość szło do władzy, że to będzie zmiana, to taka, dobra, niedobra, różna, a w rzeczywistości to tylko dali na początek ludziom po 500 zł i skończyły się hasła wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj, myślę, że nasi widzowie to już słyszeli wielokrotnie tę tezę, rządzi Platforma Obywatelska w Polsce. Dokładnie to samo, co mówi tam ten piesek Merkel, czyli Tusk w Brukseli, czy w ogóle jako reprezentant Brukseli, dokładnie to samo mówi rząd Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Porównajcie sobie oświadczenia Czaputowicza, który w sprawie żydowskiej mówi dokładnie tak samo jak Niemcy, który w sprawie sankcji na Iran mówi dokładnie tak samo jak Niemcy, czyli mówi językiem delikatniejszym dokładnie te antyamerykańskie hasła, które Pachołek, Merkel, Donald Tusk mówi z ramienia Brukseli. Czyli zobaczcie, jak Jarosław Kaczyński oszukał ordynarnie Polaków. Miała być zmiana, a rządzi Platforma Obywatelska. To niemiecka polityka zagraniczna jest dzisiaj uprawiana w Warszawie. Dlatego Trump ma dupę, nie, Dudę w dupie. Proste, to jest prosta geopolityka, tu nie ma żadnych tajemnic. Głosowałeś na PiS, a rządzi Platforma. Niestety się sprawdza. Głosowali jak chcieli, wybrali kogo trzeba. Nie, wiecznie żywe słowa Jana Pietrzaka, z czasów komuny zresztą. Ciągle prawdziwe. Donald Tusk też uderza w takie tony globalne, można powiedzieć, że powiedział, Europa musi być zjednoczona gospodarczo, politycznie, a także militarnie, jak nigdy dotąd. Mówiąc krótko, albo jesteśmy razem, albo nie będzie nas w ogóle, podkreślił Donald Tusk. Czwarta Rzesza woła. Przypomnę słowa władców Unii Europejskiej sprzed 15 lat, gdy Polska wchodziła do Unii. Pamiętamy dobrze, że wówczas jako takiego wroga numer jeden przedstawiano Stany Zjednoczone. Ja tam o Trumpie jeszcze nikt nie słyszał. I to było w 15 lat Strategia lizbońska właśnie, przegonić Stany Zjednoczone! Tak, tak jest. Rosja jeszcze była państwem, które tak nie za bardzo artykułowało swoje cele, jeszcze nie byli na to gotowi. Chiny już by siedziały w blokach, robili swoje po cichutku, w swoim zwyczajem tej soft power. Zrobimy swoje, a wy na to tym nie wiecie, frajerzy. I Unia Europejska jako projekt przez tych prodych, już nie pamiętam kolejnych nazw tych durniów komunistycznych, jasno wskazywali Stany Zjednoczone i to przecież rządzone wówczas przez Clintona, przez tego Busha młodszego, jako takie państwo, z którym trzeba wygrać rywalizację, przeskoczyć, zrzucić jarzmo amerykańskie. To były słowa przywódców Unii Europejskiej. To oczywiście zobowiązuje, zwłaszcza, że sojusznik ze wschodu mówi dokładnie to samo. No, cóż zrobić, kiedy Polacy dają się tak ogłupiać? Bo tym razem ogłupienie nie przyszło ze strony Gazety Wyborczej. Tym razem ogłupienie przyszło z Gazety Polskiej i z Telewizji Trwam. To z Gazety Wyborczej można się czasem dowiedzieć prawdy o tym. To teraz Gazeta Wyborcza czy Onet? Ja wolę nie ryzykować. Nie, ale przecież ta sprawa tej notki, że Stany Zjednoczone zawieszają współpracę dyplomatyczną na najwyższym szczeblu, no to zdaje się, nie wiem, czy tam Newsweek, czy Onet, a wszystkie te gazeciny Onet prawicowe twierdziły, że to nieprawda i fake news. Czyli mówię, że to, do czego to doszło, że z Onetu... I że Duda nie ma wjazdu do Białego Domu. No prawdę, macie prawdę. Okazało się po kilku miesiącach. Fake news. I wiesz, ten Dureń Tarczyński mówił, że o, teraz zrobimy ustawę, że będziemy was za fake news tam jak w Chinach, będziecie wiedzieć, co macie pisać na rybozijany. Tak właśnie ta menda głupia pisowska wykrzykiwała. Przepraszam bardzo, ja muszę po raz kolejny nawiązać do mojego ulubionego serialu publicystycznego Świat według kiepskich, jak Doboczek zdał maturę, jak się nachlał i też tak mówię, a ja na pana, panie, panią, to takie ustawy napiszę, pana za dupę wezmą. A to zamknij się tam, pijaku, to tak, panie Fertku, a ja na pana
taką ustawę, ja pana za dupę wezmę! I kiepski z paździochem. Daj pan spokój, pijany jak się świnia. Dokładnie tak samo. No, polityka ustawowa. A pamiętacie? Nie ma takiej ustawy, jakiej nie można uchwalić, tylko trudniej zrealizować. Pamiętacie zamiast jeszcze obrad jak... Sejmu to świat według kiepskich. No, w mediach prawicowych to Tarczyński... Krócej, a to samo, no i wesele. Tarczyński był pokazany jako nadzieja prawicy. A wiecie, kto go wylansował? Kto wylansował Tarczyńskiego? Właśnie, to jest ciekawe. Gazeta Polska. A wiecie na jakich kasełkach? Na Smoleńsku. Nie. Na katolickich filmikach tam gdzieś z Ameryki Katolickiej, czyli łacińskiej, jakichś egzorcyzmach, że on taki jest nastajaszczy katolik. A on później gołą dupę swojej baby wtrynił na Twitterze i się chwalił, mówię, a teraz misia pocałujcie w pompkę, ja już mam dietę poselską, gdzie wam, mam was dziadki pisowskie? W dupie tej baby. No i tyle. To właśnie jest komunikat posła PiSu dla was. Dlatego czas na ruch 11 listopada. Otrzymaliśmy informację od naszych widzów z Polonii, od Marka Dybackiego. Pisze tak, Andrzej Duda był z wizytą pod pomnikiem katyńskim w Jersey City. Byli tam również konsul generalny z Nowego Jorku i burmistrz Fulop. Otoczeni kordonem policji psów w odległości od protestującego tłumu. Ludzie skandowali, pomnik zostaje, Fulop przeprość. Prezydent złożył kwiaty i odjechał. Ludzie śpiewali hymn. Nasi byli też z transparentem Polish President, do you lost your mind? Czyli czy do polskiego prezydenta, czy straciłeś rozum? Rozum to ma, tutaj... tylko ma niestety moralność świni i dlatego tak postępuje. Mamy tutaj transparent. No i właśnie pytanie do was. Widać, że nastroje wśród Polaków w Stanach Zjednoczonych naprawdę są gorące, ludzie są oburzeni, czują się zdradzeni. Tutaj też takie głosy w internecie się pojawiają, że podnoszenie z Polski sklęczek po PiS zajmie lata. No i chciałam was dokładnie zapytać, tak, co my teraz jako Idź Pod Prąd, jako Ruch 11 listopada możemy zrobić, żeby zatrzymać jeszcze to w jakiś sposób, no bo Polaków jest bardzo dużo w Stanach Zjednoczonych, o tym pan mówił też we wtorek w Idź Pod Prąd. No i jak wykorzystać ten nasz potencjał, mając takich zdradzieckich polityków na czele? I to jest najtrudniejsze pytanie. Co robić, żeby, prawda, wygrać tę wojnę, nie mając specjalnie narzędzi do uprawiania tej wojny, do polityki co najgorsze? Ja cały czas wierzę w to, że zwykli Polacy, zwłaszcza w Ameryce, najlepiej mają rozeznanie w realiach, i mogą najlepiej reprezentować polski interes narodowy, a także amerykański interes narodowy, bo w tym momencie to idzie razem. Oczywiście na próba rozbicia tego, puszczenia w osamotnienie sprawy polskiej, to będzie realizowane przez część polityków amerykańskich, to jest oczywiste. Ale przede wszystkim trzeba uzdrowić sytuację w organizacjach Polaków. Myślę, że ci liderzy, którzy do tej pory nie byli w stanie wyprowadzić organizacji Polaków, wprowadzić na salony polityczne, tak powiem, że Polacy mieli reprezentację polityczną. Już trzeba skończyć z tym ciągłym, powiem tak, ograniczaniem działalności Polonii do piknikowo-religijnej. Tu już trzeba zrobić porządne lobby polityczne z jasno postawionym celem. A tu już musicie pójść śladami Paderewskiego. Tylko jest was więcej. I to jest jedyna dla mnie, według mnie, szansa na to, żeby ruszyć z miejsca i pozbyć się kompleksów i nie wiem, że cały czas poczucia, że my Polacy to w Ameryce nie jesteśmy u siebie. Jesteście rzadko kto. I pomniki to przypominają. Płaskiego Kościuszki, ten katyński, przypominają. Są pomniki, które mówią, że postawili Polacy nogę na ziemi amerykańskiej, żeby budować potęgę Stanów Zjednoczonych, dobrobyt narodu. I teraz macie święte prawo, ale i obowiązek korzystać z pomocy mocarstwa dla dobra Polski. I siebie tam. Także myślę, że trzeba zrewidować rolę liderów dotychczasowych w tych organizacjach. Czy to są politycy skuteczni, gotowi mnożyć potencjał polityczny i organizacyjny, czy wyłącznie panować nad swoim ogródeczkiem i pozbywać się każdego ambitniejszego, pójść w rozsypkę. Na razie bym nie liczył na placówki dyplomatyczne, bo to do tej pory to nie było na kogo, a dzisiaj to cholera wie, to ja nie wiem. Myślę, że to, że poczuliście swoją siłę w tym momencie, gdy zabraliście głos w sprawie pomnika i tu już jest z tego powodu jakiś huczek, to tak powinno być w zachętą. Ja cały czas mówię Polakom, wszędzie, gdzie jestem. Macie prawo głosu? Wstępujcie do partii politycznych, które są bliskie
ideowo i mają realny wpływ na władzę. Przestańcie się pętać po jakichś egzotycznych partyjkach, które cholera wie, kto ufundował i służą głównie wikłaniu Polaków w pewien kontekst nieprzychylny sprawie polskiej. Nie ma co tam z jakimiś ludźmi, którzy nie wiadomo, prawda, znaczy wiadomo, że przy nich dobrej opinii nie będziecie mieli. Tu trzeba iść do partii establishmentu, bliskich ideowo i wspierać ich skrzydła, w nich skrzydła takie bardziej zdecydowane, tak jak w partii republikańskiej, a ci akurat środowisko Donalda Trumpa na przykład, a nie tego establishmentu zgniłego partyjniackiego. I myślę, że w ten sposób można coś osiągnąć, bo po I wojnie światowej Polska dlatego, między innymi dlatego miała siłę powstać z niebytu, bo rząd Stanów Zjednoczonych był zainteresowany powstaniem niepodległego państwa polskiego, a był zainteresowany, bo był Paderewski, bo byli żołnierze Polacy, którzy byli skłonni do armii Hallera do Europy pojechać ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, bo Polacy nie stracili świadomości narodowej, nie wiadomo skąd wygrzebali poczucie patriotyzmu i obowiązku, przecież państwa polskiego nie było i to im zawdzięczamy niepodległość Polski. I tyle. I to trzeba powtórzyć. Można powiedzieć, że teraz jest taki moment sprawdzian. Ależ oczywiście. Całych środowisk polonijnych. Nie tylko Polacy szli do armii Hallera walczyć o Polskę, ale też przecież Amerykanie, rdzenni Amerykanie stanęli do walki o Polskę, mówię o lotnikach amerykańskim, w dywizjonie tym kościuszkowskim, który odegrał kluczową rolę w zatrzymaniu bolszewików pod Lwowem właśnie, nie? Także Polonia w tamtych czasach, nie mając państwa jeszcze, zrobiła w Stanach Zjednoczonych takie tło właśnie dla Paderewskiego i innych, którzy upominali się u władz amerykańskich o sprawę polską, to Polonia zrobiła takie tło, że nie tylko Polacy masowo szli walczyć o Polskę, a prezydent Stanów Zjednoczonych był największym orędownikiem sprawy polskiej pod koniec I wojny światowej, ale też rdzenni Amerykanie i to piloci, czyli elita wojska, stwierdzili, tak jak Polacy, jak Kościuszko Puławski kiedyś walczył za nasz kraj, teraz my pomożemy wam odwojować wasz kraj od Rosji, nie? Także taką robotę Polonia zrobiła, nie mając własnego państwa. Dzisiaj, tak jak mówiłem w niedzielę na kazaniu, też w praktyce Polacy nie mają własnego państwa, mają tylko takie atrapy państwa. Mają hymn, mają flagę, mają tam jakieś urzędy, które się polskie nazywają, ale w rzeczywistości one są nakierowane do ogłupiania Polaków i do łupienia ich. Do tego, żeby Polacy byli niewolnikami. Czy w naturze, kiedy się emigrację wyrzuca, czy tutaj, kiedy płacą horrendalne podatki. To jest zadanie władz III RP, także nie nazywamy tego czegoś państwem polskim, tylko hybrydą pokomunistyczną, jakimś klonem państw PZPR-u i tego PRL-u całego, nie? Także minister Macierewicz powiedział jasno, chyba wczoraj, że Polonia została w sposób niesamowity nasączona ruską agenturą, ludźmi szkaradnymi, którzy będą do wszelkiej podłości się posuwać, będą szkalować ludzi uczciwych, będą rozbijać spotkania, będą skłócać jakieś zalążki nawet organizowania się Polaków. To widzieliśmy też przy próbie zakładania klubów Idź pod prąd w Stanach Zjednoczonych. Nie? Niby największe środowiska z wielkimi tradycjami, zasobne, a nie mogą się pięć osób to już jest za dużo dla Polaków. Już ruska agentura wchodzi i rozkłada od środka to. Także naprawdę sytuacja jest dzisiaj o wiele gorsza niż w latach I wojny światowej, ale mamy o wiele większe zdolności szybkiego poruszania się i mobilności. Internet. To jest coś, co przyszło, wiecie, niespodziewanie, jeszcze nie do końca zostało skontrolowane. Oczywiście oni próbują tu nasze walki z YouTube'em, to pokazują, jak próbują nas zamilczeć. Praktycznie nikt nie jest tak prześladowany w polskim YouTube'ie jak my. Inni tam się puszą, sam wiecie, tam na dwa dni ich zablokowali i oni już tu są bohaterami walki. Robią. My jesteśmy praktycznie już dwa lata pod ciągłą blokadą, raz taką, raz śmaką, ale mimo wszystko jeszcze wolność w internecie jest i jakaś tam część wolności i tutaj Polonia powinna szybko się odnaleźć. To jest to okno na świat dla Polonii. To jest okno, żeby się zorganizować i oczyścić z tej czapy, która nas z jednej strony praktycznie
czyni biernymi, ogłupia i mówi, że się nic nie da zrobić, albo od środka nas rozbija. Nie? Ja nie znam tego pana Sławomira Platy. Nie? Wiem tylko, że zrobił coś dobrego, bo to on, a nie prezydent tam se dopisz właściwe, cokolwiek zrobił w sprawie tego negocjacji z tym Fulopem, tylko to pan Plata dał pozew, wniosek do sądu i to sąd zatrzymał przeniesienie. Tak, to już by w magazynie składali tam te kwiatki chyba swoje, czy wianuszki. I zobaczcie, z Gazety Polskiej, to chyba ten Mucha, ten Śmierdziel Mucha, który właśnie tak samo petycję smoleńską oczerniał i mówił, że to nie ma sensu, tam też te protesty w sprawie pomnika. Wiecie, jak z tego środowiska, jaki idzie głos? A po co to Plata robi? No, żeby się wylansować. Pamiętacie, jak Targalski obsrał petycję smoleńską? Do nas też były takie zarzuty przecież. Czyli jak oni coś robią, to nie jest z PiSu czy z Gazety Polskiej, to oni nie chcą się wylansować. To są dziewice orleańskie wszystkie. To nie oni telewizję nie. A ktokolwiek zrobi im konkurent, jak on śmiał, tylko my mamy plakietkę prawdziwi Polacy, a tamci się wylansować chcą. Oż na pochybeli im, obsramy ich i Polskę przy okazji, tak jak zrobiliście z petycją smoleńską. Zabrakło niecałego 1000 głosów. Cynthia Harasim. Będziemy wam to pamiętać. Oj, będziemy. Z Gazety Polskiej, tak jak mówiłeś, no jeszcze narzekała na Twitterze, no a jeszcze nadawać mogą. Jeszcze tego im nie zabronili. Niestety jeszcze nadajecie. A wiecie co? Niech no my dalej tam będziemy przy władzy, to i wy nadawać już nie będziecie. Może jednak ta platforma. Głos wolnych rusaków. Dzisiaj rano w programie pierwszym telewizji publicznej jest taki program, polityczna kawa, czy coś takiego, o kwadrans po ósmej zdaje się, i był minister kancelarii prezydenta Pandera. I wprawdzie ja to tak przelotem, bo byłem zajęty, słuchałem, ale się pochwalił, że nie wiem jaką petycją, jak ktoś słyszał i oglądał, to powie jaką, że udało im się zebrać pod jakąś petycją 350 podpisów. Już, ty to mocarze! Tu oni sukces mają! Ja się jąkałem do południa zrazu. Andrzej Dera też był w programie u redaktora Rachoniak. No to tak ważna petycja, że ja wiedziałem, że padła liczba, nie zapamiętam, o co im chodziło nawet. To jeśli ktoś z was oglądał, to proszę to o na jedynce było, tak. A jeśli do tego, co mówiliście, to też widać, jak nasi klubowicze, no, którzy działają od niedawno, czy w okolicach Jersey City, czy w Chicago, jak oni dosłownie w kilka osób mogą narobić tyle szumu, że całe manifestacje, setki Polaków robią sobie z nimi zdjęcia, no, szukają jakiegoś takiego prowadzenia, więc też gorąco was w tym momencie zachęcamy do kontaktu z naszymi klubami w Stanach Zjednoczonych, bo oni teraz potrzebują takiego zastrzyku nowych osób, no bo jest ich dosłownie kilka osób w różnych miastach, no, potrzebują naprawdę ogromnej siły, żeby przeciwstawić się nawet, tak jak mówiłeś, tej agenturze rosyjskiej, która działa w Polonii. Pierwszy raz to zobaczyłem jasno w czasie kampanii przedreferendalnej 2003. Pamiętacie nasze oświadczenie Kościoła Nowego Przymierza przeciwko wstąpieniu do Unii Europejskiej na tych warunkach? Tam taka jest wstęp i tam ogólnie taka jest cytat z Biblii właśnie, że Żydzi, kiedy Jezus przyszedł i popatrzył na nich, to wyglądali jak owce bez pasterza. I kiedy widać było to środowisko antyunijne, które miało swoich posłów, zresztą LPR-u wtedy, w Sejmie, gdzieś tam chyba, gdzieś jeszcze i tak dalej, czyli tu brali pieniądze i to ciężkie za to, nic nie robili. Nic, dosłownie nic. A nas była garstka. I w centrum Lublina ustawiliśmy duży namiot. Uwydrukowaliśmy ulotki, wydrukowaliśmy gazetę. Wszystko z własnych pieniędzy. 15 lat temu. Tak. I daliśmy radę. I ludzie do nas przychodzili tysiącami i mówili, wreszcie ktoś mówi to, co my tam sobie myślimy. I mówię, jak owce bez pasterza. Te wszystkie elity, katolickie, duchowne, narodowe, patriotyczne, gazetopolskie, są tylko po to, żeby was strzyc i zwodzić. Strzyc i zwodzić. Ci wszyscy autorzy tych książek, wiecie, którzy jeżdżą i tam opowiadają wam makaron na uszy, Sumliński i ta spółka. Strzyc i zwodzić. Strzyc i prowadzić donikąd. Strzyc i prowadzić na manowce. To jest ich cel, żeby was nie zorganizować i nie poprowadzić do zwycięstwa.
No, tam, co my robimy, to już tam sami wiecie, nie będę o tym długo mówił. Faktem jest, i o tym mówiłem w niedzielę, dla każdego chrześcijanina oczywistym, to nawet starzy nasi pradziadowie mówili, bez Boga ani do proga. A w Biblii jest, jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzi się budowniczy. Inaczej, jeśli nie postawimy naszego domu na skalę, a wiecie, co jest skałą, nie papież Franciszek, nie Kościół katolicki, tylko Jezus i Jego Słowo. Jeśli na tej skale nie postawimy naszego polskiego domu, to na razie nie ma burz. Jeszcze. Ale już fale się zbierają. Już chmury się nadciągają. Jeśli nie zbudujemy domu na Jezusie i na Jego Słowie, to przyjdzie burza i zmiecie w pył nasz domek z kart na piasku zbudowany. Wczoraj słyszałam też taką interpretację w wyniku właśnie naszej petycji 99 tysięcy, że zabrakło procenta, zabrakło tysiąca, czyli zabrakło elity, można powiedzieć. Myślę, że to rzeczywiście jest takie też symboliczny wynik. Elita zdradziła. No jeśli to coś nazwać elitą, tą Warszawkę, z czym się brzydzę, nie? Ale no niech to tam będzie elita. Jeszcze wrócimy na chwilę do prezydenta Andrzeja Dudy, bo tak jak pan wspominał, dzisiaj przemawia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska ma takie rotacyjne przewodnictwo i właśnie w Nowym Jorku odbędzie się debata i prezydent Duda ją poprowadzi. Ciekawy jest temat tej debaty, bo to jest ta debata otwarta wysokiego szczebla poświęcona roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Znów się pojawia ten pokój i bezpieczeństwo. Co to oznacza dla nas? Bo ostatnio prezydent Macron mówił, że będziemy pilnować tutaj pokoju i bezpieczeństwa, jeśli chodzi o ten konflikt w Izraelu. No a teraz Andrzej Duda będzie coś mówił w Stanach Zjednoczonych o pokoju i bezpieczeństwie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. O co właściwie chodzi? To jest Rada Bezpieczeństwa w ONZ, żeby można było sobie pojechać pogadać. No i tyle. Dla mnie nie jest to instytucja już cały ONZ, a Rada Bezpieczeństwa, no niestety momentami też to jest takie miejsce, gdzie każdy wypowiada swoją opinię wyłącznie i tam żadnej dyskusji nie ma mowy, no jaką tam można, prawda, podjąć decyzję, którą narzuci pan prezydent Duda. No tutaj to jest wyłącznie podlansowanie się i uwiarygodnienie, że się jest politykiem, który gdzieś może coś powiedzieć, tylko kwestia, kto tego posłucha. Cały ONZ jest instytucją mocno niewydolną, zbiurokratyzowaną. W zasadzie tam żadne mocarstwo swoich interesów nie realizuje przez ONZ. Żadne. A głosem rozsądku jest pani Haley, która ambasador Stanów Zjednoczonych, która tam potrafi jeszcze prawdę im powiedzieć w pysk w ciągu dwóch zdań. To jest ten walor, że to jest głos normalności w naszych domach. Ale ja niczego nie oczekuję. Po panu Dudzie, po ONZ-cie i mówienie, że tam uczestnictwo w Radzie Bezpieczeństwa Polski to jest jakiś przejaw uznania naszego państwa. Mocarstwowości. No to chyba w czasach, zaraz po stanie wojennym też rotacyjnie Polska była w tym i co, z tego powodu kiełbasy w Polsce nie przybyło i jeszcze trzeba było czekać do 93 roku na wycofanie czołgów rosyjskich z Polski. Lipa i tyle. Jak denna jest pozycja Polski w ONZ-cie, świadczy, że tu przejmujemy przewodnictwo, tu Duda tam się jedzie lansować, a kilka dni wcześniej ONZ napomniało Polskę i wezwało do wypuszczenia człowieka podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Także komu służy ONZ, to po prostu już wiemy. Także to taki przyczynek bieżący. A jeśli chodzi o te hasła pokój i bezpieczeństwo, mówią to zwykle najwięksi zbrodniarze o tym pokoju i bezpieczeństwie. Zobaczcie, że Trump nie mówi o pokoju i bezpieczeństwie, on tylko chce pokonać imperium zła. I on to jasno deklaruje. Pokonać imperium zła. To jest zadanie chrześcijan, to jest zadanie wolnego świata. Pokonać zło, a nie gadać kucypały o pokoju i bezpieczeństwie, którego tu na ziemi nigdy nie będzie, bo to powiedział Jezus Chrystus. Ja przyszedłem przynieść miecz, a nie pokój. Ja przyszedłem poróżnić właśnie złych ludzi z dobrymi. To jest objawienie Jezusa Chrystusa. Także nie słuchajcie tych lewacko-papieskich kucypałów. Tu zawsze, dopóki Jezus nie wróci, będzie trwał konflikt dobra i zła.
I taka jest rzeczywistość. I sam Jezus musiał przecież też mierzyć się z diabłem i tak dalej. Także, a później w ramach pokoju i bezpieczeństwa imperium wydało pewien wyrok i wiecie, co tam się dalej stało. Jakbyście chcieli skonfrontować to, co się dzieje ze współczesnym światem z Biblią, no to możecie sobie zobaczyć w Nowym Testamencie, w listach apostoła Pawła. On kilkakrotnie odwołuje się do... O, już mamy, widzicie. Nie wiem tylko skąd ten piękny świat taki, bo ten świat jest naprawdę piękny, to tło. To jakaś, taka jakaś nadzieja, gęba, może. Morda Hitlera, jakiegoś Tuska, Stalina, Putina, to bardziej by pasowała jako tło, bo oni cały czas przecież walczyli o pokój. Armia Radziecka no, nigdy żadnej wojny nie toczyła, ona tylko o pokój. I wyzwalała. I wyzwalała i walczyła o pokój. Na zmianę wyzwalała, walczyła o pokój i tak dalej. Wszędzie naokoło. Także zobaczcie, że to jest znak czasów ostatecznych, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Wtedy nadejdzie koniec. Wtedy nadejdzie porwanie Kościoła i czas apokalipsy, o którym tu od czasu do czasu sygnalizujemy, a zachęcamy was do przeczytania o tym w Nowym Testamencie. Jak ktoś nie ma, to możemy wam bezpłatnie wysłać, płacicie tylko za koszt wysyłki. To jest znak czasów ostatecznych, że mordy napchane frazesem, pokój i bezpieczeństwo. I żeby nie było, że my mówimy tylko o tych znakach, które już się wydarzyły, chociaż jak ktoś czyta Idź pod prąd, no to wie, że my o takich rzeczach to pisaliśmy kilkanaście lat temu, a wielu chrześcijan pisało i sto i więcej lat temu, to pokażę wam znak, który się niebawem wydarzy. Nie? Żebyście nie mówili, że on już się wydarzył. Teraz po przeniesieniu stolicy czy ambasady i uznania stolicy w Jerozolimie przez USA, czyli największe mocarstwo wszechświata, jestem przekonany, że przyjdzie czas na kolejny znak apokaliptyczny, bliskości apokalipsy, czyli mowa już na szczeblu międzypaństwowym ONZ-u i jeszcze paru innych, tego myślę, że papież Franciszek tu na pewno, który chce tworzyć ONZ religii, to już Watykan się oficjalnie do tego przyznał, że chce stworzyć ONZ religii, gdzie też będą walczyć o pokój oczywiście, bo o cóż by innego, przecież nie o prawdę, nie o Ewangelię Jezusa Chrystusa, tylko o pokój, dokładnie tak jak komuniści będzie walczył Kościół Rzymski, czyli prostytutka, która przygotowuje się do tego, żeby przyjąć już tytuł wielkiej prostytutki, to 17 rozdział Księgi Apokalipsy, a Apokalipsa, kiedy opisuje Jerozolimę i państwo Izrael, który znowu istnieje na tym miejscu, które Bóg dał ponad 3000 lat temu tym ojcom Izraela, będzie świątynia żydowska. Teraz jej nie ma. Teraz jest tylko ściana płaczu, chociaż według sporej części, wobec sporej części chrześcijan to jest w ogóle nie jest część świątyni, tylko zapewne jakiegoś twierdzy rzymskiej, a nie świątyni. Będzie mowa o odbudowie świątyni żydowskiej w Jerozolimie. Tego jeszcze nie ma. Jeszcze nie słyszeliście. To oczywiście tam publicyści sobie gdzieś coś spekulują, ci co czytają Biblię, ale gremia międzynarodowe o tym jeszcze nie mówią. Stawiam tezę, że niebawem, od teraz, już stolica uznana jest przez największe mocarstwo w świecie, następnym punktem zbliżania się do czasu apokalipsy, w której już jest, Apokalipsa opisuje już istniejącą świątynię. Ciekawe, że jest tam kolejny znak naszych czasów. Przedsionek ekumeniczny. Zobaczcie, na przykład w Berlinie już świątynia ekumeniczna, wszystkie religie i tak dalej. Także tak, możni tego świata zgodzą się na świątynię w Jerozolimę, ale właśnie z tym diabłogarek, że będzie ekumeniczny tam taki obszar tej świątyni, że każdy się tam będzie mógł do swojego wielkiego manitu, czy jak tam sobie go będzie nazywał, to papież Franciszek tam pobłogosławi na pewno ten przybytek robił. Także jak zobaczycie gadkę o świątyni, no to mam nadzieję, że kolejnym ludziom otworzą się oczy. Kto ma rację? Kto mówi prawdę? Kto powołuje się na prawdziwe źródła?
I żebyście nie byli zaskoczeni, warto przeczytać najpierw tę księgę, zanim się to wydarzy. A rzeczywiście te słowa pokój i bezpieczeństwo coraz częściej słychać w polityce, jeśli chodzi o takie znaki. No, to. Jeszcze tylko dodam, że widać, że ta świątynia w Księdze Apokalipsy, jak się pojawia, jest czymś nowym. Bo Jezus wzywa Jana, któremu to objawia, mówi: weź teraz sznur miedniczy, weź miarkę i obmierz tę świątynię. Jak gdyby. I to jest coś symbolizuje, że coś nowego się pojawiło. Nie? Także oczywiście ja nie mówię, że się zbuduje ta świątynia, ale zaczną być poważnie stawiane na forach międzynarodowych pytania o świątynię dla Żydów. Bo zobaczcie, że to jest jedyna religia, która nie ma swojej świątyni. A istotą religii żydowskiej jest składanie ofiar Bogu w świątyni. Nie? Oczywiście my wiemy, dlaczego tej świątyni nie ma. Dlaczego została zburzona. Bo przyszedł Jezus Chrystus i raz na zawsze złożył jedną doskonałą ofiarę za grzechy całego świata. Za mój grzech, za twój, pana, pani i tak dalej. I do każdego mówi: jeśli chcesz, oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał ze mną. On chce Cię obmyć swoją krwią, którą 2000 lat temu przelał za Ciebie na krzyżu Golgoty. Dlatego nie ma już tej świątyni Starego Testamentu. Ale w czasach apokaliptycznych jest mowa, że Żydzi, odrzucający jeszcze Mesjasza, zbudują sobie tę świątynię. Zobaczcie, to myślę jest kwestia najbliższych miesięcy bądź lat. Będziemy siedzieć na bieżąco, na pewno, jeśli będziemy jeszcze nadawać jako Idź Pod Prąd, to o tym usłyszycie. A jak nie, to sobie wtedy znajdźcie na YouTubie, w programach archiwalnych, jak nas już tu nie będzie i no, może jakaś refleksja na temat Jezusa i Jego słowa wtedy wam przyjdzie do głowy. Ale oczywiście wolelibyśmy, Bóg też, żebyście tę refleksję już teraz zrobili i dzisiaj wpuścili Jezusa Chrystusa do swojego serca. Nie czekajcie, aż przyjdzie czas apokalipsy. Jeśli chodzi o znaki czasów ostatecznych, to takie ciekawe rzeczy się dzieją też w Sztokholmie. Pracownikom biura podróży tutaj firma Biohax będzie wszczepia już pod skórę chipy. Mogą się przez te chipy logować do komputera, robić bezgotówkowo transakcje, no ogólnie no chyba to będzie łatwiej dla nich i niektórzy są zadowoleni, mówią, że to jest bardzo ekscytujące. Niektórzy na przykład z Uniwersytetu Sztokholmskiego, dr Nordegard powiedział, że to jest pierwszy krok w stronę społeczeństwa, w którym będziemy całkowicie kontrolowani oraz w pełni zintegrowani z technologią. Owszem, upraszcza to życie. Pytanie jednak, co się stanie, jeśli ten system trafi w niepowołane ręce, pytają niektórzy z szwedzkich naukowców, no ale jednak większość jest za, tak, że to jest świetny pomysł i no, ułatwi życie, tak? No cóż, podobna opinia była o gilotynie, no to nikt nie miał wątpliwości, że to jest też wspaniałe. Że też ułatwi życie? Chyba katom. Tym, którym się dowa na komu. No. Oczywiście, że katom. Przecież to no to ułatwi, tutaj możemy to się ma zgodzić. Ułatwić życie katom, przecież nikt nie ma najmniejszych złudzeń. To, że ludzie zostali wyhodowani w takim poczuciu. W zasadzie hoduje się wielkie bachory. Nie zgubisz pieniędzy, po cholerę ci klucze. Nie zgubisz się po pijaku. Musisz nic pamiętać, żadnych kodów, numerów. Możesz zachować się jak królik na łące i zupełnie beztrosko, nikt cię nie okradnie, nikt cię nie oszuka. I muszę państwu powiedzieć, że stwierdziłem, że niestety wielkim przekleństwem Europy, to co niektórzy chwalą, to, że tak się pielęgnuje ludzi od II wojny światowej, bezstresowe wychowanie całej już trzeciego pokolenia Europejczyków. W tym kretynów. No niestety. Pokolenie kretynów. Bądźmy brutalni. Kiedyś najwięksi kretyni zginęli na wojnie. Reszta żyła i się rozmnażała. Dzisiaj niestety ci kretyni się rozmnażają. Ci kretyni studiują, ci kretyni mają dostęp do świata polityki, ci kretyni korzystają z mediów, niejednokrotnie narzucają swoją opinię. Czyli zwycięstwo lewicy. No i ci kretyni uczą innych kretynów, żeby cię niewolnikiem. Jest zajebistą rzeczą. To jest naturalna konsekwencja. Bezstresowe wychowanie wcale nie da wam odważnych mężczyzn, mędrców i przywódców. Da wam stado egoistycznych kretynów, którzy wszystkich doprowadzą do zguby i tyle. No, żeby znowu się odnieść do Księgi Apokalipsy, no to ona 2000 lat temu zapowiada właśnie takie markowanie, oznakowywanie ludzi i
mówi o tym właśnie, że te znaki, które kiedyś będzie rząd światowy rozdawał, właśnie rząd, który symbolizuje ta bestia, bo to będzie rząd antychrysta, antychrześcijański, antywartości, nie? Że będzie rozdawał właśnie takie znaki, bez których nie będzie można kupować i sprzedawać. Zobaczcie, że tu w Szwecji już dobrowolnie ludzie dokładnie temu się poddają. I jakbyście zobaczyli, gdzie ten chip jest wszczepiany, no to znowu Biblia no, ma rację, bo pokazuje, że ten chip, to Biblia mówi, będzie przybijany, czy jakoś tam no, nadawany właśnie na rękę lub na czoło. Widzieliście zdjęcie z dzisiejszych mediów. Jest ręka, jest chip, a to jest słowo Boga. Pierwsze takie przymiarki były w niektórych takich wypoczynkowych miejscowościach na wybrzeżu hiszpańskim, tak żeby turyści mogli... Wśród gejowskich tych środowisk. Można było cały dzień się poruszać w bieliźnie bez żadnych tam portmonetki i portfela. Takie ułatwienie. W niektórych prowincjach chińskich też to już stosowane, na zwykłych ludziach. I już przymusowo. Oczywiście. Także najpierw będzie Chiny dobrowolnie, są prekursorem. A później będzie przymusowo. Oczywiście chipowanie zwierząt, zwłaszcza psów bezpańskich, jest od dawna. I też takie głosy są, no proszę bardzo, jak ci pies zginie, to się znajdzie, bo go patrol straży miejskiej znajdzie, cyk, i wiadomo, czyj to pies i do ciebie wróci. Mówię, tak, ale ludzie to nie psy. Tak? Nie psy? No nie. Popatrz, a niektórzy... Patrz, sieka śmiała teoria. No, a jak to? A przecież towarzysz Janecki i towarzysz ten drugi, Ziemkiewicz. Oni się śmieją z tej akcji, nie pochodzą oni od małpy. Oni twierdzili, że oni od zwierząt pochodzą. Jest mi wszystko jedno, co twierdzą publicyści za pieniądze podatnika. Ja będę się trzymał tego, że jednak ludzie powinni być odpowiedzialni, mieć klucze, pieniądze przy sobie, prawdziwe pieniądze, a nie jakieś wirtualne, wymyślone czy plastikowe, a powinni móc decydować o sobie i nie powinni być przedmiotem kontroli wyższych technologii. Bo kiedyś wystarczyło przekroczyć zieloną granicę. Mówiło się, ucieknę na zachód. Teraz już nie ma zachodu, a teraz nie będzie już w ogóle, nawet w kosmos nie będzie jak polecieć, bo wszyscy będą oznakowani i cię namierzą, gdzie jesteś w danym punkcie. Gdzie jeszcze można ludzi złapać po tym, gdzie się zalogujesz telefonem? A potem już nie będzie takiej konieczności nawet. Ale będzie pokój i bezpieczeństwo. Pokój to będzie na pewno. Ja powiem tak, najbardziej bezpiecznym miejscem zawsze jest jakiś rodzaj obozu koncentracyjnego. Przecież tam nie ma możliwości popełniania niektórych przestępstw. Jedynymi oprawcami są to, co pilnują, a nie przyznają się i tak do winy. A kraść nie ma co. Jakbyście chcieli zobaczyć, że taką wizję przedstawiali już chrześcijanie biblijni w latach 70. w wersji filmowej, to chyba na naszym kanale jest już jak ten film z polskimi napisami, jak złodziej w nocy. Proszę sobie to zobaczyć, proszę ekipę techniczną, żeby właśnie też podała link do tego filmu. A mam niespodziankę, że będzie jeszcze w lepszej wersji dźwiękowej niebawem. Myślę, że kilka dni, ale już w miarę dobrą lekcję, przynajmniej językową, możecie zobaczyć. No, wiem, że to są filmy z lat 70., to wiecie, mają te takie, no, jest odpowiedni klimat. Wszyscy bardzo kudłaci byli wtedy. Tak, długie włosy i tak dalej. Troszkę inaczej się wtedy filmy kręciło, troszeczkę w wolniejszym stylu niż dzisiaj, ale zobaczcie treść. Ta treść się nie zmieniła. Ta treść się dzisiaj już na naszych oczach w mediach głównego nurtu pokazuje. To, co wtedy jeszcze niektórzy się śmiali. Myśmy się nie śmiali, bo my najpierw czytaliśmy ten opis Biblii. Zdaje się, że twoje nawrócenie było w dużej mierze podyktowane oglądaniem tego filmu. Tak, to właśnie było w momencie też, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Wtedy też oglądaliśmy wspólnie ten film, także gorąco, serdecznie polecamy. Jak złodziej w nocy. Pierwsza i druga część zdaje się na naszym kanale. Jeszcze króciutko, dosłownie cofniemy się do wizyty Andrzeja Dudy w USA, bo on również właśnie w ONZ planuje poruszyć temat katastrofy smoleńskiej. Chciałam was zapytać, czy to uważacie, że to przypadek, że teraz on wraca do tego tematu. Tutaj Krzysztof Szczerski mówi, że prezydent będzie mówił o katastrofie smoleńskiej i sprawie zadośćuczynienia stratom wojennym jako o dwóch przykładach, co to znaczy poszukiwanie sprawiedliwości poprzez prawo międzynarodowe, które powinno być umożliwione każdemu państwu. Czy może to ma związek
związek z naszą petycją, jak myślicie? Ja ciekaw jestem, jakie słowa padną, no bo wszyscy żyjemy tym tematem. Ja nie podejrzewam, że pan prezydent takie tematy w ogóle poruszy. No co, przyzna się, że dał klucze? No właśnie, co on powie? Trochę głupia sprawa, biorąc pod uwagę, jakie będzie audytorium i ile osób to będzie słuchało, to będzie takie okrągła gadanina o niczym. Jak się nie spodziewam, Bóg wie czego. Zdziwiłbym się, gdyby powiedział, że żąda międzynarodowego śledztwa w sprawie Smoleńska i po to tu przyjechał. I zdziwiłbym się, gdyby powiedział, że Niemcy mają Polakom zapłacić za zniszczenia wojenne. Ale może się zdziwię. Wolałbym się bardziej dziwić niż rozczarować. Chcielibyśmy się zdziwić, ale jesteśmy już dosyć doświadczonymi, siwe włosy mamy ludźmi i wiemy, że zdrajcy zwykle pozostają zdrajcami. Także myślę, że Polacy się niestety nie zdziwią. Chociaż bardzo byśmy sobie tego życzyli. Jezus powiedział, że jak ktoś nie jest wierny w małym, to nie będzie wierny w dużym. Jeśli by cokolwiek dla prawdy chciał zrobić prezydent Duda w Polsce, to czy śledztwo w sprawie, tak jak powiedziałem, księdza Jerzego, Popiełuszki, czy sprawa aneksu do raportu o likwidacji WSI, czy sprawa śledztwa zamordowanego studenta Pyjasa, czy wielu innych, o których przemyka, i tak dalej, tych zbrodni komunistycznych, za które nikt nie został ukarany, jest masa. Ten człowiek, mając ogromną władzę, nie kiwnął palcem, żeby cokolwiek zrobić dla nich. Nie wierzę, że zrobi coś teraz na forum ONZ. Ale tak jak mówiliśmy na początku... Będzie próbował tylko co najwyżej ogrzać się i przejąć ten elektorat, że on rzekomo też broni i tutaj i tak dalej. To są stare ruskie metody, także to będzie próbował robić. Tak jak zresztą widzicie, jak wielu ludzi próbuje kopiować to, co my robimy, czy później mówi te same rzeczy w jakichś tam pseudo telewizyjkach. To nic z tego nie będzie. To nie jest ten format człowieka. Tak jak mówiliśmy, no już Amerykanie zaczynają mówić znów o Smoleńsku, o winie rosyjskiej, także jest to na pewno dobry klimat teraz w Stanach Zjednoczonych. Tak, no prawdę o Katyniu to przecież też Komisja Senatu USA tam w latach 50. publicznie pierwsza powiedziała, Komisja Kongresu zdaje się, można to sobie sprawdzić, tam nie wiem, 50. któryś rok i właśnie zapraszamy na film Katyń, Ostatni Świadek, bo on o tym momencie historii mówi. I też mówi o roli jednostki, którym nikt nie dawał szansę na zwycięstwo, na przebicie się z tematem. A jednak jest happy end jakiś. Także i w tym filmie, i w życiu, mam nadzieję. Dla was okazja, żeby zrobić takie wspólne wyjście do kina. Wiem, że wczoraj Klub Warszawa, zdaje się, był właśnie na filmie Katyń. Tak, mieliśmy zdjęcie. Ostatni Świadek. Klub Wrocław wybiera się w niedzielę, także póki jest ten film w kinach, naprawdę gorąco polecamy, żebyście wykorzystali tę okazję, zachęcili znajomych, może niekoniecznie zainteresowanych polityką czy historią, ale żeby poszli na ten film, żeby doznali takiego szoku. Tak, to jest ważne dla znajomych naszej Polonii, czy w Wielkiej Brytanii, na całym świecie, ale też przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Zdaje się, że za parę dni... 29 maja w Stanach Zjednoczonych ten film ma wejść na ekrany. Polonia naprawdę już powinna robić ogromny szum. Gdzie są... Sprawdzajcie media polonijne. Po tym będziecie wiedzieli, czy to są kodziarskie, sowieckie media, czy polskie. Jeśli będą robić ogromny szum, to są polskie media. A te inne, no to sobie... Zobaczycie na tacy. Kolejny test. Sprawa Katynia, tak jak petycja smoleńska, była testem dla wszystkich mediów i autorytetów w Polsce. Skoro mówimy o historii, to myślę, że teraz czas na kalendarium Mariana Kowalskiego, a później przejdziemy do tematu szamba w Zatoce Gdańskiej. Wybiło szamba! Czas na kalendarium. 17 maja, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii. Okazuje się, że to tylko jeden dzień wystarczy. Po co zaraz tak, kto tam krytykuje te środowiska, atakować? Jeden dzień niekrytykowania i hola, i wystarczy. Dobra, wydarzenia w Polsce. 1602 rok. Wojska polsko-kozackie zdobyły twierdzę Fellin, to jest obecnie w południowej Estonii. W 1945 we wsi Bodaki na Podlasiu, podczas przeprowadzonej przez NKWD pacyfikacji w nierównej walce zginęło 24 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych dowodzonych przez porucznika Zalewskiego.
W 1958 roku w Warszawie odbył się pierwszy zjazd Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej. W 1984 Polski Komitet Olimpijski postanowił nie zgłaszać polskich sportowców do udziału w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Zawody zostały zbojkotowane przez Związek Radziecki i w ślad za nim przez większość państw socjalistycznych. Oficjalnym powodem rezygnacji państw za żelaznej kurtyny z udziału w rywalizacji sportowej była obawa przed smogiem oraz brak bezpieczeństwa odpowiedniego zaplecza sportowego. To śmiech. Faktycznie jednak były to retorsje za bojkot poprzednich igrzysk w Moskwie przez Stany Zjednoczone i część państw zachodnich. Igrzyska 23. Olimpiady zakończyły się zwycięstwem Amerykanów w klasyfikacji medalowej. Sportowcy ze Stanów zdobyli łącznie 83 złote medale. To ciekawe, na drugim miejscu 20 złotymi medalami uplasowała się reprezentacja Rumunii, która jako socjalistyczna, a nie bojkotowała. Państwami innymi komunistycznymi, które nie bojkotowały tych igrzysk, były Chiny, Ludowa Republika Konga i Jugosławia. Świat. W 1632, w czasie wojny 30-letniej, wojska szwedzkie zdobyły, to ciekawostka, Monachium. W 1639 podpisano traktat pokojowy kończący wojnę pomiędzy Imperium Osmańskim a Persją. W 1809 cesarstwo francuskie zaanektowało państwo kościelne. No, tam był duży udział Polaków. Państwo istniało kościelne od 755 do 1870 roku. Rzym został zajęty w czasie zjednoczenia Włoch. Wtedy państwo kościelne przestało istnieć. Papieże rządzili tam jako świeccy monarchowie. W 1939 w wyniku nacisków strony arabskiej Wielka Brytania ogłosiła tak zwaną Białą Księgę zezwalającą na przyjazd zaledwie 75 tysięcy osadników żydowskich do Palestyny w ciągu 5 lat. W 1954 w amerykańskich szkołach zniesiono segregację rasową. W 1990 Światowa Organizacja Zdrowia usunęła homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń. W którym 70? W 90. 90. Tak. W 2004 w amerykańskim stanie Massachusetts zalegalizowano małżeństwa osób tej samej płci. W 2007 pierwsze od 1951 roku pociągi pasażerskie przejechały przez koreańską strefę zdemilitaryzowaną. Urodzili się w 1949 Jiří Korn, czeski piosenkarz, tancerz, aktor. W czasach komuny wraz z Karelem Gottem i Heleną Wądraczkową byli ulubieńcami polskiej publiczności. Tak, pamiętamy. W 1953 urodził się Marek Biliński, polski kompozytor, wykonawca muzyki elektronicznej. W 1964 Grzegorz Przemyk, polski maturzysta, zamordowany przez milicjantów w 1983 roku. Zmarli w 1918 Bronisław Piłsudski, polski etnograf, brat Józefa. W 1887 został wciągnięty w przygotowanie do zamachu na cara Aleksandra III. Wśród zamachowców znajdował się m.in. Aleksandr Ulianow, starszy brat Lenina. Po procesie stracony. Po dekonspiracji spisku Bronisław został skazany na karę śmierci, zamienioną na 15 lat katorgi i zesłany na wyspę Sachalin. Na Sachalinie w 1891 poznał Lwa Sternberga, znanego już etnografa, który także przebywał na zesłaniu. Po 10 latach zesłania reszta wyroku została zamieniona na nakaz osiedlenia się bez prawa opuszczania rosyjskiego Dalekiego Wschodu. 3 lata później otrzymał od Cesarskiej Akademii Nauk propozycję udania się na badania kultury ludów Dalekiego Wschodu, Ainów, Oroków i Mangunów na Sachalinie. W tym samym roku osiedlił się już jako wolny człowiek w wiosce Ai, gdzie ożenił się z Shin-Hin-Chu, krewną wodza Bafunkę Kimury, która urodziła mu syna o imieniu Sukezo i córkę Kyo. Ciekawostka.
Wnuk Bronisława Piłsudskiego, Kazuyasu Kimura, mieszka i pracuje w Japonii, posiada firmę FC Engineering. Ha! Obecnie w Japonii mieszka kilkunastoro osób potomków Bronisława Piłsudskiego. Zarejestrował między innymi muzykę oraz dźwięki, głos, słowa języka Ainów, takiego ludu mieszkającego w Japonii. Po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej w 1906 znalazł się w Japonii, gdzie zaprzyjaźnił z japońskim pisarzem, poetą Futabetejem. Efektem tej znajomości było zawiązanie towarzystwa polsko-japońskiego i pierwszej wymiany kulturalnej pomiędzy obydwoma krajami. Do jego przyjaciół i współpracowników należeli także polityk Okuma, antropolog, etnolog Tori oraz działacz socjalistyczny Katayama. Jeden z tych panów wspomina, że Piłsudski był dla niego dziwakiem o dobrym sercu i niewinności dziecka, który na każdym kroku z fascynacją podkreślał, że musi zrobić coś, by pomóc ludowi Ainu, że to jego przeznaczenie. I to mimo faktu, że nie ma przy sobie nawet grosza. Do Europy przybył przez Stany Zjednoczone w 1906. Zamieszkał w Krakowie, później w Zakopanem, prowadził badania etnograficzne Podhala. Po wybuchu I wojny wyjechał do Szwajcarii, włączając się w nurt działalności niepodległościowej. Pod koniec 17 roku znalazł się w Paryżu, gdzie w 1918 utonął w Sekwanie. Podejrzewa się, że była to śmierć samobójcza związana z depresją. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 maja 18 roku na cmentarzu pod Paryżem. Jeszcze jedna osoba, w 2007 roku zmarł profesor Wiktor Zin, architekt, rysownik, działacz kultury. Prowadził w telewizji w czasach komuny, to było w niedzielę po obiadku, taki program Piórkiem i Węglem. To piórko i węgiel to było kreda i węgiel drzewny. Rysował na żywo na planszach takie landszafty, komentując, opowiadając różne barwne historię przy okazji, przy kilku pociągnięciach tych prostych materiałów kreślarskich produkował wspaniałe dzieła na żywo. Jego charakterystyczny sposób wysławiania się inspirował różnych dowcipnisiów. I między innymi chodziła taka wersja, rysuje profesor Zin taki widoczek i opowiada, a tutaj proszę Państwa, chałupa spalona, obok chłop zabity, obok syn zabity, obok stoi kobita, płacze, smutna czegoś. Smutna czegoś. No tak sobie żartowano z tych opowiastek profesora Zina. Nad grobem przemowy pożegnalne wygłosili koledzy, uczniowie, między innymi ówczesny wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin. No to tyle na dziś. Dziękuję serdecznie. A akurat twoja mama pracę magisterską na architekturze w Krakowie u profesora Zina robiła i rzeczywiście też bywaliśmy, czy bywała bardziej żona, na jego wykładach, także to były takie piórkiem i węglem, tylko że dla studentów on rzeczywiście też rysował. Te rysunki były zaraz rozdrapywane przez studentów po wykładzie, kto tam pierwszy się rzucił, to miał. Moja żona się nie pcha, także nie mamy żadnego. Przechodzimy do obiecanego tematu Szamba w Zatoce Gdańskiej. Aś wybił. Kilka dni temu miała miejsce poważna awaria w przepompowni Ołowianka. Nagle przestały pracować urządzenia przetłaczające ścieki właśnie do oczyszczalni Wschód z terenu ponad połowy Gdańska i Sopotu. I to naprawdę poważna awaria, bo w ciągu doby do rzeki trafiło 50 milionów litrów ścieków. Oczywiście firma, która jest za to odpowiedzialna, Saur Neptun Gdańsk, no, zwala, że tak powiem, winę na inne... Na mieszkańców Gdańska, że korzystają z toalety. Powiedzieli, że krótkotrwałe zaniki napięcia najprawdopodobniej spowodowały awarię przepompowni ścieków w Gdańsku. A tutaj zdania są podzielone. Tam się jakoś wytłumacza. To jest zdarzenie symboliczne. To jest zdarzenie, które czeka całą Polskę.
To, że szambo wybiło akurat w Gdańsku, tam gdzie właśnie ci platformersi rządzą, bo to i tam Sopot, część ścieków z Sopotu też to dotyczy, a gówno zaleje całą zatokę, także już hotelarze, już cała branża turystyczna może zacierać ręce, no lepiej umyć, także już, że tak powiem, pozamiatane. To są efekty takich rządów pozornych, rządów złodziei, kolaborantów i kompletnych niemot. Tu mówię o całej Polsce. Szambo wreszcie wybije. Firma francuska, takich to różnych... francuska grupa Saur, miasto Gdańsk. Takich dziwnych rzeczy to mamy w Polsce pełno, całe mienie komunalne, właśnie to, co Marian Kowalski bardzo często podkreśla. Przejmą wam mienie komunalne typu właśnie wodociągi, kanalizacje, przejęli już prąd i tak dalej, to będziecie ich niewolnikami, będą dyktować, jakie chcą ceny. Ale zobaczcie, że zrobią jeszcze gorszą rzecz, bo najpierw was złupią, tak jak właśnie w Gdańsku, a potem was zaleją gównem, bo w rzeczywistości nie dbają o to, bo ich celem jest tylko wyciągnąć pieniądze, a gówno wróci do was. To jest los Polski, jeśli nie weźmiemy spraw w swoje ręce. Najciekawsze jest to, że była piękny próba, symbol. Była próba tuszowania tego śmierdzącego zjawiska. Tak, i to nie jest śmiech. Turyści kąpiący się w morzu, wędkarze, to już było potem, jak telewizja zaczęła opowiadać. Władze lokalne nie zrobiły nic, żeby ostrzec ludzi. Sezon turystyczny się zbliża. I myślę sobie, że to jest najwyższy moment, żeby takim nieśmiertelnym włodarzom jak pan Adamowicz czy Karnowski z Sopotu wystawić rachunek. Tylko ja zadaję sobie pytanie numer jeden. Kto? Dlaczego oni jeszcze nie są aresztowani? Zostawiam to pytanie mieszkańcom Sopotu, Gdańska, Gdyni. No, przypomnijmy, co się dzieje w Lublinie, tak? Krakowskie przedmieście jest rozkopane. Rozpieprzone w drobny mak, bo granic trzeba sprowadzić z Chin. Tak rządzi Platforma Obywatelska. I przypomnijmy, że w sobotę Marian Kowalski oficjalnie ogłosił na antenie naszej telewizji, że pan startuje w wyborach samorządowych. Ja przypomnę, że taki poseł z Lubelszczyzny Karpiński, takie słynne wygłosił credo, ha, dupa i kamieni kupa. No okazuje się, że teraz zarządów platformerskiego burmistrza Żuka jest jeszcze gorzej, bo i kamienia w Polsce zabrakło, trzeba chiński sprowadzać. A do ha, dupy i kamieni kupy doszło jeszcze gówno za prezydentury Karnowskich i tych, nie wiem, jak Adamowiczów w Gdańsku. Cała Polska czeka. Tylko na co? A wakacje się zbliżają. Jak to się mówi, macie wybór. Albo wybierzecie gówno, albo ruch 11 listopada Mariana Kowalskiego, jak no, akurat to w Lublinie. Jeszcze do Gdańska nasze wpływy nie sięgają, ale no, wszystko na dobrej drodze. Wszystko jest na dobrej drodze, zobaczymy. No. Mamy też oddziały naszej partii w różnych miejscach Polski, również w Trójmieście, także zachęcamy was do kontaktu ruch11listopada.pl. Tam też znajdziecie deklaracje członkowskie, czekamy na wasze zgłoszenia, czekamy na ludzi, którzy naprawdę chcą zacząć walczyć o dobro Polski, a nie na nie zagraniczne koncerny. Nie da się uprawiać dziadostwa. Teraz szambo wybija zarówno na forum międzynarodowym, kiedy Duda pojechał do Stanów Zjednoczonych i tam pies z kulawą nogą nie chce z nim rozmawiać, jak też i gówno wylądowało na plażach Trójmiasta. To jest Polska bez gospodarza. To jest Polska wesołego oberka. To jest Polska takich beztroskich wyborów politycznych. A, zobaczymy, co nam dadzą. Nie. Co zrobią, powinniśmy myśleć. Ale Polak myśli, co mi da władza? Da mi 500 zł, głosuję, dobrze jest, a tam co będzie, a to się zobaczy. No nie. Już w Gdańsku wiedzą, że niewiele zobaczą, oprócz fali. Akurat jest maj, także już wkrótce turyści... Będzie cieplej, będzie śmierdziało gorzej. Nad morze i myślę, że każdy będzie po prostu, no poczuje to, tak? Smak to znaczy... i zapach Platformy Obywatelskiej, PSL-u, PZPR-u, SLD i niestety dzisiaj PiS-u. Bo to PiS dopuścił do tego, że ci ludzie dalej rządzą. To PiS miał, jak to się mówi, miałeś chamie złoty róg, miałeś prezydenta, miałeś parlament, mogłeś ogłosić wybory przedterminowe, bo wiadomo, że były oszukane. Dzisiaj to już nawet nie ma co mówić o PiS-ie, bo już PiS-u nie ma.
czekamy na jesienne wybory samorządowe. Jeszcze data zdaje się nieznana, ale wszyscy czekamy na oficjalne dane. Oj, wiesz, te wybory niewiele zmienią, bo znaczy, oczywiście tam może w Lublinie zmienią, ale zapóźnienie polityczne Polaków, które wynika z zapóźnienia obywatelskiego, a które wynika z zapóźnienia cywilizacyjnego i duchowego, nie da się odrobić w ciągu kilku miesięcy. Także nie należy liczyć, że te wybory coś zmienią. Nawet jak w gównie się utopi ten Karnowski z tym drugim, Adamowiczem, to kto po nich przyjdzie, ja się pytam. PiSowiec wyżelowany jak w Lublinie? Jakiś Tułajew? Kto przyjdzie? Nie ma jeszcze w każdym mieście Mariana Kowalskiego. A jeśli jest, to nie jest wypromowany. Dlatego mówię, że musimy jeszcze, ogromna praca przed nami. Nie ma co liczyć na to, że te wybory najbliższe, może parlamentarne, jeśli do nich w ogóle dojdzie, bo mówię, jesteśmy naprawdę w bardzo takim niepewnym miejscu historii, może dopiero dadzą jakiś cień zmiany. Także nie róbmy sobie nadziei, że po latach zaniedbań, to tak samo jak oczyszczenie tego gówna w Trójmieście, to myślicie, że co, to się za 15 minut zrobi? Ha. To nawet jak wymienią te pompy, czy ten silnik, czy to coś, to tam jest wszystko zabagnione, wszystko niekiedy od XIX wieku nieremontowane, bo każdy tylko kasował bilety i mówił, jakoś to będzie. Przed nami jest ogromna praca, jeśli chcemy zbudować państwo polskie. Ale już nasze kluby robią, co mogą. Jest praca u podstaw i kolejne Dni Prawdy o Chinach też są organizowane. Wiem, że też przy okazji tych Dni Prawd o Chinach są bardzo ciekawe dyskusje, co nasi klubowicze mówią. Ludziom się otwierają oczy. Także Was serdecznie zapraszamy już w tę sobotę. Limanowa organizuje Dzień Prawdy o Chinach. To jest 19 maja o 16. Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej Józefa Marka 13. Kontakt klub.limanowa@itsprotprat.pl. Projekcja filmów W imię Konfucjusza i Trudno uwierzyć oraz oczywiście komentarz redaktor Hanny Szen. Tutaj też mam dobrą informację. Już mówiliśmy wczoraj. Londyn rusza do boju. Będzie naprawdę wyjątkowe spotkanie. Klub Idź Pod Prąd w Londynie zaprasza na projekcję filmów, tak jak mówiłam, W imię Konfucjusza i Trudno uwierzyć, oraz dyskusję z Doris Liu, czyli reżyser filmu W imię Konfucjusza. Będzie również obecny dr Evan Totim, były chiński chirurg, oraz Ethan Gutman, nominowany do pokojowej nagrody Nobla w 2017 roku, amerykański dziennikarz, który był kilka lat w Chinach, także naprawdę będzie osobą zorientowaną w temacie. To wszystko 9 czerwca o godzinie 18:00 Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny. Tutaj też na planszy macie telefon i oczywiście mail klub.londyn@itspodprat.pl. Już teraz możecie się zgłosić, może też pomóc w promocji tego wydarzenia w Londynie oraz oczywiście komentarz redaktor Hanny Szen, którą serdecznie pozdrawiamy, naszej korespondentki na Tajwanie. Także wiem, że też następne projekcje Olsztyn organizuje Bydgoszcz. Będziemy Was informować na bieżąco. Przypomnę tylko, że w naszym sklepie jest film Genesis Raj Utracony. Możecie zamówić to jako cegiełkę na Instytut Kreacjonistyczny Idź Pod Prąd. 100 zł. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie naszego sklepu idzpodprad.pl/sklep. Ale mamy też książki. Mamy też książki. Tutaj książka rodzinna, taka bogato ilustrowana, do dyskusji ze swoimi dziećmi na tropie stworzenia. A już wkrótce zjazd Idź Pod Prąd, także wszyscy na to czekamy, końcówka maja i początek czerwca, i właśnie mam prośbę o życzenia dla naszego klubowicza z klubu Idź Pod Prąd Irlandia Północna, Artur Kniaźnikiewicz obchodzi dzisiaj 30. urodziny, także wszystkiego najlepszego od naszej redakcji, od klubu Idź Pod Prąd Irlandia Północna oczywiście. To najlepszy czas do takiego już poważnego zaangażowania swojego życiowego potencjału. Teraz już Pan wie, w czym Pan jest silny, do czego się Pan nadaje, i życzymy, żeby też działalność ta obywatelska, polityczna być może, czy duchowa, były ważnymi priorytetami w Pana życiu. Chcieliśmy też zaprezentować Wam zdjęcia, bo wczoraj, a propos retrospekcji, były pokazywane zdjęcia naszego psa Corsa jako przeciwnik Unii Europejskiej. Corsa nawet wystąpiła w telewizji publicznej. To był 2005 rok. Piąty, tak. Zdaje się, 2005 rok. Tu mamy właśnie Corsę ze znaczkiem US Stop. A jak Corsa wygląda dzisiaj i co robi, poprosimy reżyserkę
o zdjęcia. Korsa zawsze była na topie, wiedziała, co jest ważne. Tak jak wtedy protestowała przeciwko Unii Europejskiej, tak dziś już troszkę w innym imażu. No, co robi? Ogląda Kowalski i Choniecki na żywo, no. I naprawdę, kiedy tylko słyszę głos pastora, naprawdę widzę żywo, reaguje, patrzy w ekran laptopa. Oczywiście Marian Kowalski też. Tu na Mariana radary nastawiła. Serdecznie pozdrawiamy oraz... To jest ten sam pies, pomimo pewnej innej... Możemy poprosić jeszcze wcześniejsze zdjęcie. Pomimo innej fryzury, nie, mówię o tym z 2005 roku. Tu była u innego fryzjera i wygląda nieco inaczej, ale zapewniam, że to jest ten sam pies. I to też dowód na to, jak jednostka... Dokładnie słucha. Jednostka może zmienić rzeczywistość. Wystąpiła w telewizji publicznej jako przeciwnik Unii Europejskiej. Jej właściciele nie mieli, znaczy no, akurat Eunika miała, ale ja nie miałem takiego przywileju, a Korsa była w telewizji publicznej. Była też jako przeciwnik UE. Gorąco pozdrawiam też wszystkich właścicieli psów i psy, które nas oglądają. Otrzymaliśmy również zdjęcie od naszego... Masz rozmach. Jeszcze takich pozdrowień nie było, no ale dobrze. No. Jak Korsa ogląda, tak, może inni. Tu właśnie mamy zdjęcie. I to świadczy naszej bezinteresowności, bo psy nie mają pieniędzy, żeby wpłacać. Pan Dariusz Makówka przesłał takie zdjęcie i pisze: może to nie tir jeżdżący po Polsce, ale na budowach jest widoczne. Przesyłam super zdjęcia sprzętu, na którym pracuję i przy okazji reklamuję wasz program. Codziennie oglądam. PS, każdy, kto podchodzi do mnie, pyta, co to za plakat. No, także super sprawa, bardzo zachęcamy. Póki jeszcze jest jakaś tam odrobina wolności w Polsce i nie zakazują takich rzeczy, to korzystajmy. Mamy też naklejki na samochody, jakbyście chcieli, to do Michała w sklepiku można też swoje projekty jakieś podsyłać, to zrobimy wam, także tu jest naprawdę duże pole do popisu. A pamiętajmy, że tir z ruchem 11 listopada jeździ po Polsce, możecie szukać go na polskich drogach. Widzimy się o 18 i 18.15. Kowalski i Chojecki odpowiadają, 18 serwis informacyjny. Dziękuję wam za wasze komentarze i do zobaczenia już jutro o 13:00. Pastor Paweł Chojecki. Dziękuję, do zobaczenia. Marian Kowalski. Do widzenia. Do zobaczenia.